Cześć, witajcie, witam wszystkich bardzo serdecznie, moi drodzy widzowie, z tej strony Ziutek i witam was wszystkich w kolejnym odcinku na moim kanale z serii Młody na roli. No i cóż, dzisiaj, moi drodzy, bierzemy się na pełnej P z robotą, ścianokosy dalej pełną gębą. Lecimy przetrząsać i zgrabiać, no i prasować od razu. Dzisiaj tak myślę, że sobie zrobię z 3 cięcia około na materiale. A to dlatego, że chcę jak najwięcej dzisiejszym materiałem wam nagrać w odcinku. Jedziemy za torem to już przetrząsać i zaraz zgrabiać tą łąkę, żeby już później na następny odcinek można było Władkiem atakować już. Ja pierdolę. Co to było? O, ten chodzi się zatrzymał. No i źle jadę, znowu nie tą, nie tędy. No ale dobra, przejdziemy sobie sąsiada łąką, bo chciałbym od tamtej strony zacząć. Teraz wrzucamy większy bieg i lecimy już na łąkę przetrząsać, no i zaraz od razu trzeba było zgrabiać. Nie ma przyjazdu. Ci w ogóle sobie to chyba tak zrobię, bo paturowu nie ma. O, masz los. Dobra, czekaj, tam płytkie to w idu tam jedzie. Op, kurwa. Porowach, kurwa. Ale no nie mam wyjścia, no muszę przemknąć, bo za płytem jest długa, strasznie droga. A to jest niepotrzebne. Dobra, wjeżdżamy. I bierzemy się za robotę. Ogólnie chciałbym wam bardzo wszystkim serdecznie podziękować za to, jak przyjęliście ciepło poprzedni odcinek. Dobra, ja sobie tutaj muszę zlokalizować, co jest pięć tryb zgrabienia, tryb przetrząsania. Dziękuję. To było. Dobra. I jedziemy. Rozciągniemy. Bardzo chciałbym właśnie serdecznie podziękować, kochani widzowie, za to, jak bardzo fajnie, no, ładnie przyjęliście serię Młody na roli. Cieszę się bardzo, mimo to, że spodziewałem się komentarzy atakujących mnie względem tego, że no kurczę, znowu coś od zera trzeba zaczynać, no ale niestety no nie jest to moja wina. Tym akurat myślałem, że pojawią się komentarze kurcze takie troszeczkę, które mogłyby nakierować, żeby nie daj Bóg znowu się coś nie stało z innym save'em. W ogóle troszeczkę lekko wypnięty, bo wiadomo, zmęczony człowiek jest. Opuszczamy. Fajnie. W ogóle też możecie dać znać, czy chcecie, żebym tutaj nagrywał wam odcinki z tej serii z widocznymi chudami, czy jednak nie potrzeba. Tam napiszcie w komentarzach, żebym wiedział. No i co, działamy. Wiadomo, że tak myślałem, że codziennie wrzucać odcinki, ale niestety czas jest tak ograniczony, że ciężko mi cokolwiek nagrywać tak, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Dlatego tak na razie ile mogę, tyle nagrywam i staram się wam wstawiać na kanał, żeby kanał nie stał, wiadomo, pusty. Działam pełną ile mogę. Przy okazji też i vlogi są nagrywane z pracy. Trochę zmęczony, wiadomo, człowiek, bo dzisiaj też trochę robótki było u siebie. I jest ogólnie godzina na wpół do 22 już, pół do. Także no już tak już powoli. Teraz bliżej do północy. Dlatego też może zdecydowałem się to nagrywać, żeby jeszcze móc sobie jutro zmontować ten odcinek wieczorkiem, wysłać, wiadomo, tutaj pozdrowienia dla Pawła, danego Agrorexa, minie drogę właśnie do mojego graficzka Agrorexa Pawełka, także żeby tutaj było wszystko i ręce i nogi w miarę. Wracamy niedługo z Boćkowem, staram się, miało być dzisiaj Boćkowo, ale z racji właśnie braku czasu nie zdążyłem, kurczę, nagrać pełnych odcinków, nie, no pełnego odcinka, fragmentów, no i niestety musiałem dzisiaj sobie podarować już to, dopiero przysiądę troszeczkę później. Teraz wiadomo, zima idzie, jest jesień, zaczęła się jesień,
No to już tych prac, jakieś jesienne prace polecą, no to wiadomo, do października trochę zajęty człowiek będzie. No ale już później, no to poleci i będzie można... Patrz, tu nie trafia. Już będę mógł częściej właśnie nagrywać i tutaj skupić się na serii tutaj, czy Młody na roli, czy Boćkowo. No i przy okazji może tego FSA 25 by się, kurczę, przydało. No zobaczymy, co pyknie w trawie. Na razie nic nie przewiduję. Powolutku do przodu. Teraz tak, siano trzeba by było szybko, wiadomo, podgrabiać, poprasować, żeby to, kurczę, już można było na następny materiał zbierać. Mam nadzieję, że uda mi się wyrobić tym, bo to dosyć spory jest kawał łąki, jednak ta łąka nie należy do jakichś małych, także no, może się troszeczkę delikatnie zejść z tym. Także no, zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. Ojej, właśnie już te spadki FPS-ów. Może dam na nagranie, ale zobaczcie, no. Nie wiem, od czego to zależy. Praktycznie już tym jest człowiek zmęczony. Bo to słaby komfort gry. Już komputer sobie nie daje rady. I trzeba by było zmienić właśnie na coś innego, ciekawszego. O, 22 jednak daje trochę popalniku. Do tego nawet dyskusji nie ma. O. No i powolutku, powolutku. Nawet do przodu. No ale coś tak patrząc teraz w kwestii czasu. Oj, obawiam się, że raczej chyba się nie uda nam zrobić tego prasowania, chociaż tyle, że chociaż tu ta przeciąsarka, zgrabiarka karuzelowa, czy jak to inaczej nazywają, łapie chociaż te trzy rzędki. Także to jest tyle, że trochę zawsze to szybciej. No ale to już na spokojnie. To jeszcze na spokojnie. Oj, tutaj sąsiedzi. Te cieszę się nie zbijają z robotą. Także kurczę, no, jakiś tam pomysł na tą serię już jest, jakieś tutaj przetwórstwo tutaj, żeby wprowadzić, wiadomo, zwierzęta, jakieś sprzedaże, meble, coś tutaj, żeby, bo ta mapa ma ten potencjał, także będę chciał z tego skorzystać na pewno. A jak wyjdzie w praniu, no to się wszystko okaże. Mam nadzieję, że jednak się uda na taką dłuższą, konkretniejszą metę zrobić. Oj, oj, oj. Tu nabite dziury. Na te ścinki cholerne. O. Dobra. Słupy też tutaj strasznie przeszkadzają, bo to nie jest takie lekkie. Trzeba będzie jakoś ominąć tego słupa. Zgrabianie to samo. To będzie troszeczkę inaczej tą sprawę rozegrać, bo to się nie będzie nadawało za bardzo. No i zaraz trzeba będzie dalej. Ale ten detor nieźle daje tutaj po garach, dostaje. Ale musi trochę pochodzić. Miałem wziąć Władka, ale Władek zaraz i tak się będzie miał czym wykazać, bo zbieranie bałkiem to także. Wszystko na spokojnie na razie. Jeszcze troszeczkę.
Ja tu tak patrzę, żeby to wszystko dobrze szło i równiutko. Tymczasem kichy nie było. Oj, kurde, lipa była. O. Dobra, redukcja i lecimy. Big, big. O. O, kurde. Te łuki to takie średnie. No ale nic nie poradzisz. A to no cóż, zaraz będziemy... zrobię sobie tutaj pauzę i zobaczymy... jak już będę zgrabiał, bo nie ma co. To ma czasu, a już mamy powyżej 10, no 11 minut, a chciałbym jeszcze zgrabianie chociaż z wami tutaj zrobić. Pierwa! Wam powiem, tak ciemno, jak cholera. Czekaj, ja ci trzymam. Dobra. No, jak widzicie, już FPS-y się podniosły. Raz ścina, raz nie. No, za tym to nie idzie nadążyć. Stój, prr. Czekaj, tam jeszcze latarkę muszę wyciągnąć, bo cholera gówno widzę. Tu został taki klinik. Kurwa, i wracać do chaty, bo już... mam dosyć tego. Kurwa, zgnosiłem go niechcący. Tak zawsze, dobra, jedziemy. Bo to trzeba kończyć już tą bałagan na dzisiaj. A jeszcze, że zajechałem, kurde. Czekajcie, pojadę sobie tędy. Tu może sobie odgrabię. Ja pierdzielę. Żeby kto by się puszczał, że jeszcze będę tak późno robił. Dobrze, że w miarę jeszcze widno, teraz te nocki są takie w miarę. Dobra. No, jak? O. O to chodziło. Trochę pościągać to i wyrównać. Bo tutaj trzeba było już inaczej zajechać przez te słupy, niestety nieszczęsne. No tak gówno widać i tak gówno widać. Mam nadzieję, że do podbieracza ta ta słoma, znaczy te siano się zmieści. Zobaczymy, co będzie. Wszystko na spokojnie po kolei. A no tak, jeszcze ten słup tu jest, cholera. Zapomniałem o tym. No cóż. Jest jak jest. Jakoś tu przejedziemy, poprawimy. Jeszcze trochę. O! No nie wiem, tutaj tak się zastanawiam, jak przez te słupy przemknąć, na pewno z powrotem jakoś wyminąć. No a tak to jest, jak się na łąkach ma słupy. A tu oczywiście reflektorów tylnych nie ma w tym zatorku. I tu jest problem. No teraz wiadomo, nie widać, co się dzieje. Teraz skręcamy. Ta wyjazdka zrobimy. I tak to trzeba trochę zgarnąć. No bo jak inaczej? Nie widzę innego sposobu, tu od tego słupa jest. Słuchajcie, długie łącze, bo tu się naprawdę już ciemno robi. Jeszcze ciemnego zgrabiania to nie miałem po nocy. No ale tak wyszło, że wieczornie muszę z tym walczyć. Niestety to nie ode mnie zależało. I no. Dobra, teraz jak przejdziemy sobie ten słupanie skasować sobie. Bo zaraz prąd we wsi zniknie. I to będę ja obciążony tym. No.
Dobra, i zobaczymy jak tam. No kurna, gówno widać jak zawsze, czyli pij po staremu. No ale tu trzeba trochę podrzucać jeszcze. No i trudno, no. No, być to będzie. Poprawiać. O, połączymy. Już będzie już jeden pokos przynajmniej. Tego klina, bo tu klinek, klin jest niestety. Dobra, włączę latarkę moją słynną. Bo wiadomo, nie da rady inaczej. Kurwa, to jest. Ten już się nie będę przepychał. Jakoś się może wydostanie. No taki wieczór, taka noc, to ojeju. To złoto. Dobra, zostanie teraz tutaj tylko to poprawić. Gówno i tak widzę. Dajcie, włączę latarkę. Są kliny. Wiecie co, ja tego klina to ja już nie będę się bawił, to trochę pokręcę sobie co najwyżej prasą. A jadę teraz w tą stronę. Chyba wyprostuj. Musimy latareczkę. Teraz długie światła. Powolutku. Bo jak coś się spierdoli, to już nie ma co zbierać. Te słupy cholerne. Muszę strasznie się tu przyglądać, bo tu jak widzicie, no nic nie widzę. No ale trzeba to skończyć już, żeby nie było problemu. Dojadę do końca i akurat będę mógł już materiał zakończyć, bo będzie za długi, a nie chcę długiego materiału robić. No ale... Jest jak jest. Dobra, przymkniemy tak, bo nie mam innej. Oko słupa przymknęło się. Chyba trzeba tak przejechać. To jakoś tak slalomem trochę. Dobra, wiecie co? Ja tutaj zakończę tego... ten odcinek, bo i tak gówno widać, jest ciemno jak cholera, tu już nic nie widać. Także no, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, zapraszam do kolejnych materiałów. Mówił Ziutek, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!